No, także tu jest kawałek takiej baszty, która wystaje z obrębu muru. Żeby podejść do zamek Szoki. Tu widać, jest mur. Jeszcze kawałek go zostało. No, takie prawie metr, półtorej metra. No. Tam jest cała budowla. Tutaj jest taka przerwa. Jest taka półokrągła baszta. No. W środku jest, są same krzaki. Tu nie jest pad. Rośnięte żaby. Całe stado. Albo 5 stad. I to się tam jeszcze ciągnie. O. Wszędzie widać takie fragmenty porozrzucanych kamieni, cegieł. O, i tutaj też kamienie obrośnięte mchem. O, też taki fragment. Cegła gotycka, ręcznie robiona, jest niewymiarowa, bardzo szeroka. O. Można nadążyć za tymi żabami. To jest też tak jakby od środka to, co było wtedy zbudowane od zewnątrz. No. Znowu ładne cegły obrośnięte mchem. Obrobiony kamień musiał do czegoś służyć. Nie wiem, czy gdzie widać, ale tu jest takie zagłębienie i to jest fragment fosy, która tutaj otaczała to wzgórze, na którym był zameczek. I tam dochodziło do rzeki Orla. No. Tu jest usypana taka kupa cegieł. Miejscowi to traktowali też jako sposób czy źródło budulca. Także zameczek był dużo, dużo wyższy jeszcze za 20 lat temu. A tu jest rzeka Orla. Stoję na takiej śluzie, czy jazie,